Cześć, witajcie na moim kanale. Drodzy moi, zarówno dziewczęta, jak i chłopcy, bo się też upominacie. I dzisiaj, słuchajcie, filmik z niekosmetycznymi ulubieńcami. Będziemy mówić tutaj i o kulturze, bo właściwie o kinie. Będziemy mówić, słuchajcie, o książkach, więc też mamy tutaj literaturę. Będziemy mówić tu również o kosmetykach, o inspiracjach. Taki miszmasz i mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Nie przedłużając, zaczynamy! Możecie w sumie zrobić sobie zdrowy koktajl, bo pierwszym moim niekosmetycznym ulubieńcem jest książka Skin Beauty. I tutaj, w tej książce, słuchajcie, są zawarte właśnie takie dziedziny jak zdrowe odżywianie, jak właśnie sport, jak wiele aspektów, które wpływa pozytywnie na naszą skórę. Jest to bardzo dobra pozycja, ponieważ ona przypomina nam o tym, że żeby dobrze wszystko działało, nie trzeba wiele, nie potrzeba sięgać gwiazd. I to mi się bardzo w tej książce spodobało, że właśnie autorka sugeruje, że, bo to jest w ogóle Biblia pięknej, zdrowej skóry, że żeby cieszyć się gładką, pełną blasku skórą w każdym wieku, nie trzeba wcale wiele wydawać, nie trzeba robić, kolokwialnie mówiąc, jakichś wielkich cudów, a wystarczy słuchać własnego organizmu, troszeczkę, słuchajcie, poczytać, nie artykułów na Onecie, ale takich fajnych, porządnych pozycji i przede wszystkim słuchać własnego organizmu i wtedy to wszystko pójdzie do przodu. Doskonale wiemy, że każda skóra jest indywidualna i jeżeli ja coś polecam, Wam może się nie sprawdzić. W związku z tym jakby trzeba poznać potrzeby swojej skóry i trzeba dobrać w ten sposób do niej odpowiednie kosmetyki. Niby banał, a niby skomplikowane. Co trzeba tutaj zrobić? Przede wszystkim, moim zdaniem, i ja tutaj czytając tą książkę, zrozumiałam, że właśnie dieta, zdrowy styl życia to jest sukces. Właśnie to prowadzi nas do tego, żeby było lepiej. Więc bardzo działanie od wewnątrz. No i oczywiście nie da się ukryć, że książka jest przecudownie wydana i to również jest dla mnie ważne, ale treść. Też nie chciałabym Wam tutaj spoilerować i mówić o wszystkim, co tutaj jest, no bo warto by było ją po prostu samemu kupić i poczytać. No i też wyciągnąć odpowiednie wnioski wówczas. Natomiast powiem Wam tak pokrótce, co tutaj znajdziecie i co moim zdaniem jest fajne, jeżeli chodzi o informacje w niej zawarte. Co podoba mi się w tej książce, to to, że ona obala różnego rodzaju mity. I na przykład mówi tutaj autorka o płynu micelarnym, który jest dobry dla każdego rodzaju skóry. Tego, słuchajcie, do końca nie wiedziałam. Natomiast mówi również o tym, że olejek do demakijażu niekoniecznie, a wydawało mi się, że olejki no to zawsze dobrze działają. I na cerę tłustą na przykład niezbyt. I to właśnie mi się podoba, że tutaj się dowiedziałam o takich rzeczach, które mówię, wow, do tej pory tego nie wiedziałam. Każdy rozdział jest poświęcony innemu aspektowi. Bardzo dobry rozdział o oczyszczaniu skóry, że jest to podstawa. Ja teraz, kiedy się już starzeję, ja słuchajcie, odczuwam to. Ja widzę po skórze, że ona potrzebuje mocniejszego nawilżenia i tego oczyszczania. Że jak tego nie zrobię, to wyglądam na drugi dzień, jestem zmęczona i źle. Więc to oczyszczanie skóry tutaj aspekt niesamowicie ważny. Autorka też mówi o podwójnym oczyszczaniu, żeby używać dwóch różnych specyfików. Że nie tylko płyn micelarny, ale jeszcze coś dodatkowo i że też bardzo ważne w oczyszczaniu skóry jest po prostu zwykła woda, słuchajcie, z kranu, bo kosmetyki wszystkiego nie zrobią. Dogłębne oczyszczanie to jest podstawa. I porusza również też temat tego, że nie wszystko, co drogie, jest ok. Że tak naprawdę tańsze kosmetyki, trzeba tylko czytać składy, naprawdę czasami są fenomenalne i warto na to też zwrócić uwagę. Oprócz tego mówię również o filtrach i złuszczaniu, jak jest bardzo ważny peeling, ale to już Wam kiedyś mówiłam, że peelingowanie mega ważne i filtry.
filtry i jeszcze raz filtry, bo stara skóra to jest masakra, z nią nie zrobimy nic, chociażbyśmy kupiły najdroższą kolorówkę. W tej książce jest również poruszane, jakie zabiegi pielęgnacyjne są dobre dla jakiej skóry, więc mamy podzielone działy właśnie na skórę taką mieszaną, suchą i tak dalej, więc tutaj właśnie fajne jest to, że można dostosować te kosmetyki typowo pod rodzaj swojej skóry. Jest też poruszony aspekt snu i to jest niesamowicie ważne, żeby dużo spać, ja o tym wiem i ja teraz, słuchajcie, bardzo z tym walczę, żeby więcej spać, bo to jest też, to jest naturalna pielęgnacja naszej skóry, właśnie sen i te specyfiki, które nakładamy podczas snu, jeszcze lepiej działają, bo właśnie wtedy się skóra regeneruje. I to jest niesamowicie ważne, żeby o tym pamiętać. Jest też poruszony aspekt stresu, trybu życia i właśnie a propos stresu mam jeszcze jedną pozycję Wam do polecenia, a mianowicie mózg odporny na stres, naucz się kontrolować własne reakcje na stres tak, aby nie zniszczył Twojego życia. I mogę Wam ręczyć i jestem pewna, że jeżeli wprowadzicie dietę, sport i wyeliminujecie chociaż trochę, bo nie da się na 100%. Ja też się często denerwuję. Stres to jakość Waszego życia, stan skóry, ogólnie wygląd i zadowolenie poprawi się. No i to są takie banały. Ja wiem, że teraz się pewnie śmiecie, że o czym ona gada, przecież ja to wiem. Ja też to wiem, ale czasami muszę po prostu poczytać i przypomnieć sobie, że te banały tworzą tą jakość życia, tworzą to, że dobrze wyglądam, tworzą to, że jestem uśmiechnięta, więc takie pozycje są fajne właśnie do snu, położyć się w łóżeczku, już się przygotować, wyciszyć, poczytać i zdać sobie sprawę z tych prostych aspektów, które wpływają właśnie na to, jak wygląda moje życie i w jaki sposób ja jeszcze mogę siebie wzbogacić w różnych aspektach i dziedzinach życia. Tutaj bardzo fajny jest z tyłu cytat, ten poradnik to prawdziwy dar niebios dla osób cierpiących na skutek stresu. Gorąco polecam osobom, które poszukują zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem w pracy i w życiu. Ja myślę, słuchajcie, że obie pozycje naprawdę godne polecenia. Teraz, kiedy mamy się nastroić pozytywnie przed latem, wiosną, nowa ja, to myślę, że jak najbardziej, słuchajcie, możecie zakupi te pozycje i mi podziękujecie. Także pierwszy mój ulubiec to te dwie pozycje książkowe. I pozostając przy temacie skórnym, ale przejdźmy do Nutri Kosmetyków z Natural Mojo. Oczywiście mam dla Was zniżkę, zerknijcie w opis, a zaraz Wam jeszcze szczegółowo podam, mam na telefonie zapisane co i jak. Natomiast tak, właśnie nawadnianie organizmu od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Mam tutaj bardzo fajny kosmetyk. To są tabletki, suplement Aqua Splash, który działa, jakby nie patrzeć, jak kosmetyk, dlatego się też przejęzyczyłam, ponieważ właśnie nawadnia organizm i sprawia, że na zewnątrz nasza skóra będzie również wyglądać fantastycznie, tak jakbyśmy użyły jakiegoś super nawilżającego właśnie kosmetyku. Aqua Splash ma w swoim składzie wodę kokosową i kwas hialuronowy, które właśnie nadają skórze aksamitny wygląd. Nawadnia skórę od środka i pomaga chronić ją przed szkodliwym wpływem środowiska. Słuchajcie, oczywiście jeżeli skóra jest nawodniona, no to wspiera się również ją w walce ze zmarszczkami. No i na te tabletki macie zniżkę w opisie, 30% tego co pamiętam i jeszcze jakiś gratis tam jest, ale to zaraz Wam powiem. Na koniec może, tak? Najpierw w ogóle powiem o tych produktach i jeszcze mamy coś takiego jak Glow Protect. Tu on z kolei został specjalnie opracowany po to, żeby chronić skórę przed stresem oksydacyjnym, czyli cały czas jesteśmy tutaj w temacie tego, co najważniejsze. Mówiłam Wam w książce o stresie, tutaj dodatkowo możecie się wspomóc. Tutaj w składzie mamy również zieloną herbatę, która wspiera ochronę i odnowę komórek skóry i oczywiście jest to produkt, który możecie stosować codziennie po jednej tabletce i wspomaga Waszą codzienną pielęgnację skóry. Ja bardzo lubię suplementy od Natural Mojo. Wiecie, że na przykład również polecam Wam fitkapsy, które wspomagają i przyspieszają metabolizm i dzięki temu lepiej spalam się tkanka tłuszczowa na treningach i ja jestem fanką ich produktów, dlatego tak długo z nimi już jestem. Także bardzo Wam polecam. Jeżeli chodzi o rabat, to na hasło Aku Alicja daje on 30% rabatu i dostajecie jeszcze gratis tabletki Aku Splash, ale minimalna wartość zamówienia to musi być 149 zł i oczywiście kupon
mnie działa na zakładkę wyprzedaż i będzie ważny 3 dni właśnie od wrzucenia mojego filmu, czyli gdzieś wrzucam i macie 3 dni, a zerknijcie jeszcze w opis, żeby wszystko było w porządku. Natomiast słuchajcie dziewczyny, jeżeli chodzi, tak jak wcześniej mówiłam, o produkty Natural Mojo, to ja ręczę, że są super i że się nie zawiedziecie, bo ja, uwierzcie mi, jeżeli coś by było do bani, to w życiu by się tutaj nie znalazło, także mam nadzieję, że mi ufacie, pomimo tego, że Natural Mojo faktycznie poleca naprawdę wiele osób. Okej, to teraz kolejny punkcik, to przejdźmy troszkę do mody. Na pewno będziecie pytać, jestem tego 100% pewna, bo już znam moich widzów, że będziecie pytać, co mam na sobie, czy to jest bluzeczka, czy może sukienka. Jest to sukienka z Zary, przepiękna, z takimi rękawkami lata 80. Długa, z rozporką po boku, taka w stylu vintage retro. W kropeczki, wiosenna, przepiękna, pochodzi z Zary i kosztowała 199 zł, linka Wam na dole. Mam rozmiar S, bo już XS-ki nie było, ale myślę, że XS-ka będzie lepsza, jeżeli ją dorwiecie. Nie wiem w ogóle, czy one jeszcze są. Ale pewnie Zara uzupełni rozmiarówkę, bo często tak jest, jak coś szybko schodzi, to oni potem to uzupełniają. Więc sukieneczka przepiękna, wiosenna, jako inspiracja modowa dla Was. Druga inspiracja modowa to moje okulary z Diora, które zobaczcie, jakie są piękne. Dużo takich znajdziecie również w sieciówkach, niemniej jednak te, ich jakość, ich wykonanie, no i przede wszystkim działanie, bo powiem Wam, że jak je testuję teraz, jak jest takie mocne słońce na dworze, to wow, nic mnie oczy nie bolą. Tak fantastyczne mają filtry. Natomiast to samo wykonanie, wygląd i tak się fajnie w nich czuję. Wakacyjnie, dziewczęco, tak po prostu fajnie. Także to jest mój ulubieniec, ja je kupiłam na Moliera 2 i model, wszystko Wam wypiszę na dole, ale naprawdę to jest moja perełka i na pewno ulubieniec ostatnich miesięcy. Mają takie złote tutaj dodatki po bokach, są bardzo delikatne, się boję, żeby ich nie zniszczyć, bo jestem mistrzynią w psuciu wszystkiego. Kto ogląda moje story, ten wie. A propos, kolczyki z Tousa dopiero za miesiąc będę mieć, już naprawiają, ale z Hiszpanii. Muszę tyle czasu czekać, o mamo. I zaraz Wam pokażę przepiękną bransoletkę, którą ostatnio otrzymałam i którą chcę Wam polecić, ale muszę ją naprawić, bo ją zerwałam, także to jestem cała ja. Ale okulary piękne. Trzymajcie kciuki, żebym ich nie zniszczyła w najbliższym czasie. Skoro jesteśmy przy dodatkach, no to możemy powiedzieć właśnie o tym cudzie. To jest Ania Kruk, bransoletka, prześliczna i dostałam ją w paczce PR-owej. Miałam ją tydzień, ją zerwałam, ale to nie dlatego, że jest ona tandetnie wykonana, tylko dlatego, że ja jestem sierotą po prostu. I wiecie, gdzieś się śpieszyłam, zahaczyłam i zerwałam, więc o. Wiecie co, ja Wam pokażę na zbliżeniu, bo ona jest przepiękna i chyba jest pozłacana, tak mi się wydaje, ale u nich te złocenia są bardzo dobrze wykonane i nic się z nimi nie dzieje, się kompletnie nie ścierają. I ta bransoletka ma takie prześliczne, niebieskie kamyczki. Sprawdzę, co to jest i w opisie Wam umieszczę informacje. Jest bardzo drobna, delikatna, przepięknie wygląda z zegarkiem. Ania Kruk ma w swojej ofercie mnóstwo fantastycznych, słuchajcie, takich pereł, które ja bym chciała mieć i naprawdę nie wiem, czy się nie przerzucę z Tousa właśnie na ich biżuterię, bo Tous mnie zawodzi i ostatnio i jakość, i podejście do klienta stałego jest dla mnie odrażające, także przykro mi, ale chyba tak zrobię. No i właśnie podoba mi się to, że zarówno w ofercie możecie zakupić rzeczy pozłacane, które są super jakości, ale też złocie, które nie kosztują aż tak dużo, jeżeli chodzi o złote elementy. Są one modne, są one kobiece, delikatne. Bardzo podobają mi się zarówno kolczyki, jak i te różnego rodzaju zawieszki, wisiorki, pierścionki. No wszystko jest ze smakiem. I to będzie chyba jedna z moich ulubionych firm i następców właśnie Tousa. Kolejny niekosmetyczny ulubieniec to tabletki Biotebal, których już w sumie wspominałam Wam w filmiku jak zadbać o siebie, ale w ogóle ostatnio dostaję komplementy od Was, że mam fajne włosy i naprawdę to jest zasługa tego Biotebalu. Słuchajcie, ich jest więcej, bo ja zawsze miałam bardzo mało. One nadal nie mają jakiejś super objętości, no bo nie da się, nie wiem, zrobić z kilku włosków czuprynę, ale i tak jest, słuchajcie, dobrze. One lepiej się układają, są lśniące, są przede wszystkim zdrowe i ja widzę dużo baby hair, które mi rośnie, więc tak.
i na włosy, i na paznokcie, i na skórę działają one super. I to jest moje już kolejne, czwarte opakowanie w tym momencie. Dajcie znać, czy ja mogę to cały czas brać, bo w sumie zastanawiam się, żeby nie było za chwilę degradacji organizmu, czy powinnam sobie zrobić przerwę, ale ja naprawdę polecam, te tabletki są super. Przeglądam sobie jeszcze notatki, co Wam miałam powiedzieć i muszę Wam koniecznie powiedzieć o filmie, na którym ostatnio byłam. Kto ogląda moje story, ten wie. Byłam na Green Booku. Film po prostu fantastyczny. I dziewczyny, nie wiem od kiedy go grają. Podejrzewam, że jestem pewnie ostatnią osobą, która go ogląda i już od dawna on jest w kinach, znając życie, ale jeżeli jeszcze na nim nie byłyście, to koniecznie wybierzcie się do kina na dużym ekranie, żeby to obejrzeć, bo to jest po prostu sztos nad sztosami. Niby w tym filmie jest, też nie chcę spoilerować Wam, więc po prostu powiem ogólnie, niby w tym filmie jest poruszana kwestia nietolerancji i wiecie, w tych czasach, kiedy w Stanach faktycznie byli piętnowani właśnie murzyni i byli segregowani i nie mieli wstępu do wszystkich hoteli i restauracji i właśnie ta książka Green Book to jest spis właśnie tych restauracji i tych hoteli, do których oni mogli swobodnie wejść, nie będąc, nie wiem, pobitym bądź wykluczonym w inny sposób. I to niby jest główny temat, ale nie. Jak dla mnie głównym tematem i przepięknym tematem jest właśnie tam przyjaźń, jest miłość do drugiego człowieka, jest akceptacja jego odmienności, jest, słuchajcie, sposób, w jaki można się od siebie czegoś nauczyć, bo tam główni bohaterowie są tak skrajni. No i właśnie dwie główne postacie, które tam występują, to muzyk i nie chcę używać do tego słowa murzyn, bo też wiem, że niektórzy mogą się obrazić, więc po prostu powiem Afroamerykanin, oczywiście inna skóra, no i tutaj jego kierowca, który jest biały, tak? I w tym momencie wydaje nam się, tak na pierwszy rzut oka, że właśnie to będzie główny wątek, ale oni pochodzą z dwóch różnych światów. Ten dystyngowany, wiecie, muzyk tutaj obracający się wśród elity, no i człowiek prosty, z normalnej rodziny, wręcz bym powiedziała takiej, która musi walczyć o swój byt i musi zmagać się z przeciwnościami losu każdego dnia, żeby zarobić na chleb dla swojej rodziny. I te zderzenie tych dwóch światów powoduje to, że oni się od siebie wiele uczą. I w tym filmie jest to tak fantastycznie pokazane. Ten biały uczy tego czarnoskórego właśnie luzu, podejścia do życia, obniżenia tego stresu. Natomiast ten z elity uczy go manier, uczy go wyzbycia się takich prymitywnych zachowań, które przeszkadzają mu również w funkcjonowaniu na co dzień, które mogą powodować, że gdzieś tam nie dojdzie wyżej niż może. Więc po prostu podoba mi się to niesamowicie. No po prostu film jest fenomenalny, jest wyciskaczem łez, bo jest pod koniec przepiękna scena, której też nie chcę Wam mówić, no bo zepsuję Wam radość, jeżeli pójdziecie do kina. Ale przyjaźń. Przede wszystkim przyjaźń, której ja w życiu nie zaznałam w takim stopniu, żebym mogła powiedzieć o wow. Więc tutaj bardzo się wzruszyłam i te wartości, które niesie ten film, są tak głębokie, że myślę, że będziecie mogły to przenieść na różne dziedziny swojego życia, że nie tylko się ograniczycie do tego tematu filmu, ale również przeniesiecie to na swoje życie. Przepiękny film, troszeczkę przypomina mi tak delikatnie może charakterem film Nietykalni, jeżeli ktoś oglądał, a myślę, że większość oglądała, to jeżeli ten film Wam się spodobał, to ten również warto Green Book obejrzeć. Mimo, że to są niekosmetyczni ulubieńcy, to postanowiłam zrobić wyjątek i wprowadzić jednego, bo jest takim sztosem, że muszę o nim powiedzieć. W ogóle nie wiem, co się stało, ale firma Eveline powala mnie kompletnie na kolana, łopatki, na głowę. Co się z nimi dzieje? Oni są, słuchajcie, taniożką, a są tak dobrej jakości kosmetyki, których ja używam. Gdybyście, słuchajcie, opakowali to w lepsze opakowanie i włożyli to do Sephory, to ja bym nie miała absolutnie
Znaczy, ja bym się w ogóle nabrała. Na 100% bym się nabrała, że to jest jakiś kosmetyk Guerlain czy coś z wyższej półki, bo te produkty są tak dobre. I tutaj rozświetlacz, o którym mówiłam, że Wam powiem, jak tylko go przetestuję. Same zobaczcie. Czekajcie, czy to będzie widać. Ja mam tylko nadzieję. Jak coś to na... O, widać. Jak coś to jeszcze na zbliżeniu Wam pokażę. Zobaczcie, jakie to jest glow. I nie ma tutaj jakiegoś brokatu. To jest piękna tafla. Rewelacyjny produkt. I ja go mam w odcieniu 02. Jeszcze jest chyba 01. Znaczy nie, chyba na pewno, tylko nie wiem, czy to jest 01 czy 03, ale pewnie 01 i 02 po prostu są. Może jeszcze jakieś inne odcienie, to mnie poprawcie. I to jest Glow and Go. Tak się nazywa. No i faktycznie. Glow i go przez miasto, po prostu, żeby wszyscy widzieli, jaką macie piękną skórę. Pielęgnacja plus ten efekt tutaj rozświetlenia tym kosmetykiem to jest sztos absolutny, więc polecam Wam rozświetlacze z Eveline Miazga. I tak samo jak pomadki. I tak samo jak ostatnio ten tusz, który Wam polecam. No po prostu wow. Naprawdę wielkie brawa dla firmy, mam nadzieję, że nadal będziecie się tak rozwijać, bo jest sztos. No i na zakończenie chciałabym jeszcze wspomnieć o swojej diecie, słuchajcie, która nazywa się Czarodziejskie Bikini, bo skoro jesteśmy już przy okresie letnio-wiosennym, to słuchajcie, zapraszam Was do tego, żeby spróbować, jeżeli jesteście z Poznania i chcecie, nie wiem, wpłynąć jeszcze lepiej na swoje zdrowie, a na przykład macie problem z liczeniem kalorii, bądź nie potraficie tego robić, to możecie mi zaufać, że moja dieta jest super i na pewno Wam pomoże. I jeżeli macie takie fundusze, to skorzystajcie, a dla Was mam zniżkę, czarodziejka 20, na moją dietę macie właśnie 20%. Wtedy to wychodzi o wiele taniej, można zrobić sobie, nie wiem, tydzień diety i spróbować i się przekonać, czy jest ok. Natomiast ja polecam wziąć po prostu na miesiąc, bo po tygodniu to żadnych efektów nie zobaczycie, tak? Także od kaloryczności 1200 się zaczyna do 1800. Dziewczyny, jestem mega z tego dumna, bo to jest coś mojego, tak? I też cieszę się, że mogę wpływać na Wasze zdrowie. Oczywiście diety chciałabym, żeby szły na całą Polskę, ale póki co myślimy nad Wrocławiem i Warszawą, bo tylko tak jesteśmy w stanie je dowieść. Natomiast no zobaczymy z biegiem czasu, a póki co głównie Poznań. Zarówno możecie pisać na story, jak i tutaj, także zachęcam do kontaktu i dziewczyny, cieszę się w ogóle z Waszej aktywności fizycznej, z tego podejścia do życia, do zdrowego trybu życia, że ten, ja to tak nazywam, bo faktycznie robimy sobie hashtagi Team Czarodziejki, jest nas coraz więcej, to jest takie mega fajne, że rośniemy w siłę i że jest nas taki ogrom już, a będzie jeszcze więcej. A oczywiście zachęcam do moich biegów, słuchajcie, w sobotę na Malcie biegamy, dziewczyny. Jeżeli jesteście z Poznania, to w ogóle co jeszcze robicie przed komputerami? W sobotę jesteście przy Centrum Handlowym Malta, godzina 11 i biegamy, mam nadzieję, że będziecie. Także jak coś, to zapisujcie się na story u mnie. Zachęcam do odwiedzenia mojego Instagrama, jeżeli jeszcze nie obserwujecie, to będzie mi bardzo miło, jak to zrobicie. Także co? Kończymy ten filmik, buziaczki, do następnych filmów, pa pa!